sobotę 1 czerwca w cieszyńskiej hali widowiskowo-sportowej imienia cieszyńskich olimpijczyków odbył się Open Shindo Cup, otwarty międzynarodowy turniej karate z okazji 25-lecia istnienia KS Shindo. Powiem tak, 25 lat temu zaczęliśmy swoją przygodę, więc można powiedzieć, że 25 lat temu były pierwsze edycje tego turnieju i kontynuujemy to. Jest to jubileusz, także jest to bardzo ważna impreza dla nas. Ściągliśmy ludzi z całej Polski, z Czech i nawet ze Stargardu przyjechali, z Łodzi, cała Polska się dzisiaj zameldowała w Cieszynie i to nas cieszy, bo ta impreza podniosła się, jeżeli chodzi o rangę. Kategorie są od najmłodszych, czyli praktycznie 5-latkowie też startują. Dzieci z podziałem na dziewczyny, chłopców. Są kategorie sprawnościowe, czyli tak zwany tor przeszkód. Kategorie walki, walki drużynowe, kata. Wszystko jest też z podziałem na wagi. Ten turniej zgromadził około 140 uczestników. Jest rozegranych ponad 300 osób konkurencji, czyli bardzo dużo. 12 klubów przyjechało w sumie na całą tą imprezę. I ta impreza daje możliwości startowania, czy jakieś punktacje w kolejnych jakichś tam turniejach? No tak, to jest przetarcie dla młodych zawodników, którzy myślą w przyszłości o startach na dużych imprezach, takich jak Mistrzostwa Polski, czy Mistrzostwa Europy Świata. Natomiast jest to kolejny taki etap dla tych najmłodszych, tak jak mówiłem wcześniej, 5-latkowie startują, oni widzą tych starszych już tutaj, którzy już, że tak powiem, mają za sobą bagaż dobrych startów. Jest to dla nich taka motywacja do pracy ciężkiej, która daje później efekt, jaki jest medal ten wymarzony. No mamy trochę utytułowanych zawodników, mamy mistrzów Polski, mamy zawodników mistrzów świata, Europy. Teraz to nowe pokolenie zaczyna się właśnie przebijać już w kadrze Polski, jeździmy na duże imprezy. Cieszy mnie to, że jest dużo tych zawodników, bo kiedyś byłem sam, tylko startowałem z kadry polskiej, a teraz jest tak, że w tej kadrze jest tam 10 i tych 10 jedzie i prężnie stara się walczyć o te najlepsze medale. Zajęcia prowadzimy normalnie w Cieszynie, to jest główna jakby siedziba, natomiast też mamy oddziały w Strumieniu, Ustroniu, Zebrzydowicach. Generalnie z pół na pół można powiedzieć, że dziewczyny i chłopcy, można powiedzieć, że jest 50 na 50. Także praktycznie od 5 roku życia, już nawet niektórzy od 4 roku życia przyprowadzają dzieci, gdzie moim zdaniem jest to, efekt jest taki, jak dzisiaj widać zawody, że te dzieci startują na tych zawodach, co mają po 5 lat, także serdecznie zapraszamy. Chcielibyśmy bardzo podziękować, wiadomo, miasto bardzo nas wspiera, chcieliśmy miastu podziękować, bo Cieszyn jednak idzie tą drogą sportową i jakby stara się nam pomóc. Mamy też osoby, które też nas pomagają, tak jak Park Medical z Cieszyna, tak jak firma Zowner, tak jak Utropek, czyli znana wszystkim PAP, czy nie wiem jak to nazwać, ale PAP. Powiem tak, no dzięki tym osobom możemy jakby realizować te nasze działania, bo jest to dosyć ważne, a wszystko niestety w dzisiejszych czasach jest drogie, wszystko kosztuje, a chcemy to zrobić. Jeszcze dodam, że dzisiejsza impreza jest z okazji Dnia Dziecka, także to też jakby kumuluje to wszystko. Z tego miejsca właśnie chciałem podziękować właśnie tym osobom, które znajdą ten czas i znajdą coś jeszcze, co nam pomoże w tym, żeby właśnie robić takie imprezy jak dzisiaj. A kiedy jakieś najbliższe wydarzenie sportowe gdzieś w Polsce, jakieś mistrzostwa? Czy... Na razie skupiamy się teraz, żeby zamknąć rok szkolny. Wiadomo, okres wakacyjny, są treningi, natomiast będziemy też starali się jakby wystartować z pompą. Od września zazwyczaj się te wszystkie starty jakby zaczynają. Wakacje skupiamy się na tym, żeby też brać udział w obozach. No i żeby jakby zamknąć ten rok szkolny, zacząć na nowo, że tak powiem, z przytupem, jeżeli chodzi o sezon startowy.